Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, jestem Aron BlooTV, a wy oglądacie kolejny odcinek z mojej serii Zagrajmy w Lego Gwiezdne Wojny Przebudzenie Mocy. Jest teraz godzina za 10, 6 wieczorem i przepraszam was, że nie było odcinka na razie wcześniej, ale miałem mały problem z nagrywarką. I dopiero teraz udało mi się ogarnąć ten sprzęt, więc no mam nadzieję, że jeszcze dzisiaj ten odcinek teraz, co oglądacie, będzie dzisiaj, a nie jutro. No i pewnie tak będzie. Postaram się dla was jak najwięcej nagrać. I czyli widzicie, źle mówiłem, nie mówi się Majnoki, tylko Mynoki się chyba mówi. Tak, teraz chyba wszystko w porządku. Co to było? Rozłączony przewód? Niezupełnie. Podczas skoku oberwał hipernapęd i trzeba go wyregulować. Dasz sobie z tym radę? Oczywiście, że sobie dam z tym radę. Wiecie, po prostu na razie jest tylko 5 odcinków z tej gry. Trzeba trochę pójść do przodu, bo no wiecie już sami. Po prostu powinienem trochę więcej tego ponagrywać, bo mało odcinków. Zapas, gdyby był potrzebny. Nic dziwnego, że wszystko się tu ciągle rozpada. Po prostu tak jak mówiłem, i podłączyć z powrotem napęd BB-8? Trochę jest problemu właśnie z tym, że kurczę, jest ta muzyka w tych scenkach. Bo przez to będę musiał każdy odcinek jeszcze wrzucać do programu i wyciszać scenki. No a to jednak wpływa na to, że to trochę dłużej trwa. Tyle ile trwa odcinek. Możesz iść sprawdzić? Tyle ile trwa odcinek, to dokładnie tyle samo trwa renderowanie tego, więc... A potem jeszcze to trzeba wrzucić na YouTube. Znaczy na YouTube'a i to wiecie... Wtedy dużo dość zajmuje i po prostu długo się wrzuca. I dlatego jest taki problem z tym. Jedno powiem w obronie łowów na ratary. To naprawdę uświadamia, kto z twojej ekipy zna się na... Dobra, lecimy teraz w takim razie na Takodanę. Z mojej nie znał się prawie nikt. Rozdział 5, Zamek Maz. No to lecimy. Co my tu właściwie robimy? Okej. Wsadzić droida na czysty statek. Czysty? Myślicie, że znaleźliśmy strój i sokoła przypadkiem? Skoro był na naszych skanerach, to najwyższy porządek też jest niedaleko. Na pewno możemy jej ufać? Spokojnie. Prowadzi te knajpy od 1000 lat. A, czyli za rozwalanie tych szczurów łąb dostajemy... Aha, dobra. Mini zestaw dostaniemy, spoko. I tak jak przed chwilą widzieliście, nie było dźwięku, no bo... Wszystko muszę niestety wyciszać. Każdą scenkę. I tak już będzie do końca w ogóle serii, więc musicie się przyzwyczaić. Rozwalamy tradycyjnie wszystko, bo chciałbym zdobyć pasek. A ten stworek to co? Chyba jest przyjazny. A pytanie, czy Chewbacca może tam... Mamy Chewbacca teraz? A nie, bo on został zobaczyć ten przegląd statku. Znaczy nie zobaczyć, tylko zrobić przegląd. Dobra. Tu lecimy dalej. Zobaczmy, co my tu mamy. Jakiegoś strażnika. Wygląda na to, że jakiś olbrzym blokuje drzwi. Mam go obudzić? Jak chcesz. Zakładam, że ręce ci potem odrosną. Jak na razie mam pasek na każdym poziomie, więc wiecie, chcę, żeby tak zostało. Tak samo nie będę wydawał kasy na żadne postacie na razie, bo chciałbym zdobyć ten dodatek najpierw monety razy 2. Już znacie mój system, już 2 gry na kanale poprowadziłem na 100%. Lego Jurassic World i Lego Avengers, więc polecam zobaczyć te serie. Obie serie są z muzyką. Wszystko jest w nich w porządku i poprowadziłem od początku do końca. Tak jak zresztą tutaj też myślę, że doprowadzę tą grę na spokojnie do 100%. Tylko to potrzeba, wiecie, czasu. Na pewno wiem, że będzie o wiele lepiej, już z nagrywaniem właśnie zwiedzania, bo... Mocno śpi. Bo wtedy, wiecie... Wtedy po prostu... Już wiecie, nie będzie żadnych chyba... Tak, nie będzie żadnych... Cutscenek. I wtedy nie będę musiał każdego filmu osobno renderować i, wiecie, wyciszać. Tylko od razu będę go konwertował i wrzucał. Dobra, coś tu rozwaliliśmy. I teraz te klocki nam posłużą do zbudowania czegoś innego. Nic tak nie budzi jak porządne chluśnięcie wodą w twarz. Aha, zaraz go budzimy. Zobaczymy, jak to się dla nas skończy. No i mamy już 3. mini zestaw. Tam już nie doskoczę. Dość odkryte są te mini zestawy. Jeden jest tam, drugi jest tam. Jakoś tak nie są poukrywane bardzo. A ten olbrzym to jest ten taki zły. To jest chyba... Typem z Kowronka to on nie jest, co? Maz bywa trochę dziwna, więc pozwólcie, że to ja będę mówił. I przede wszystkim się nie gapcie. Na co? Na nic. No okej, jeszcze zanim wyjdziemy, zobaczmy, czy nic tutaj nie ominąłem. No i dobra, możemy wchodzić. Właśnie tam ta babka jest szpiegiem Imperium, ta zaraz wam pokażę. O, ta tutaj. Ona jest szpiegiem. Lepiej tutaj nikogo nie zaczepiać, bo... kończy się to pewnie walką. Było tak w kantynie Mos Azli w poprzednich Star Warsach, że jeżeli kogoś zaatakowaliście, to wszyscy was atakowali. Wtedy. I dopóki was nie załatwili, to nie mieliście spokoju. Tam jest fioletowy klocek. Kurczę, chciałbym go dostać. Może się uda później. Gdzie już się wydałem w jatkę. Dobra, weźmy BB-8 może. Jakiś grill chyba. Czy coś. Zobaczmy. O właśnie. Tutaj zbudujmy sobie coś takiego. I to się nam bardzo przyda. Bo ten fioletowy klocek daje nam aż 10 000 monet. No i teraz przejdźmy już do tego głównego celu. Czyli kurczak. Na początku myślałem, że to szczur jakiś, ale jednak kurczak. No i dobra, teraz możemy przejść. Rujnuje Masta i tą knajpę. No, trzeba przyznać, dużo monet można tutaj zdobyć. Więc rozwalajcie wszystko i zbierajcie kasę, to spokojnie zdobędziecie pasek. Też pewnie tutaj są jakieś poukrywane fioletowe klocki albo coś jeszcze. A tutaj dalej oni się kłócą tego kurczaka. Dobra, zobaczmy jeszcze co jest tutaj. Mówiłam już, że nie będzie kawy, dopóki Eśpa nie przyjdzie na prawdziwy cel. Może to kwestia minut, a może lat. Choć to ostatnie jest mało prawdopodobne. No, śmiesznie powiedziała. Teraz naprawimy ekspres. Dobra, zostawmy ich już w spokoju. Najpierw zobaczmy co jest tutaj. Tu jest jakieś przejście dla BB-8. Gdzie nas to poprowadzi? Tutaj. Czekajcie. To trzeba zrobić jakoś troszkę chyba inaczej. Poczekajcie chwileczkę. Nie, bo to nie płynie, co? Da się zmienić w inną postać. Kurczę, nie mogę się zmienić w inną postać. Jak zrezygnować? Nie, bo ja teraz chyba nic nie zrobię. Poczekajcie sekundkę. Okej, jestem już z powrotem. I już chyba zrobiłem OK, trzeba było po prostu tak to zrobić. No pięknie, teraz nabrał własnego rozumu. Tylko mi tu brakowało myślącego ekspresu do kawy. Już i tak wystrzec. O, działa! Zawsze powtarzam, że jak coś odpowiednio długo ignorować, to w końcu samo się naprawi. Zapraszam po napoje! No nieźle powiedziała. No okej, dobra, to fajnie, mamy... poświęcić kilka minut. Co to za dziewczyna? Dobra, mamy kolejną sprawę z głowy. Więc teraz załatwmy sprawę ostatnią. Czyli chodźmy Finem do tego pilota. No i okej. To tylko stary droid. Nic nam nie zrobi. No, on nam nic nie zrobi, ale ja już mogę mu coś zrobić. Prawda? To nie jest arto. Aha. Nas teraz będą straszyć. Te artu. A czekajcie. Tam na końcu, tam z tyłu coś jest. A widzicie. To dobrze, że się cofnąłem. Bo tam jeszcze był mini zestaw. No i co? Daje nam to coś? Chyba nic. Tak, za to oni mogą nam coś zrobić. Prawie mamy pasek. Pochodźmy, poszukajmy tutaj, czy coś jeszcze fajnego jest. A czekajcie, tam coś rozwaliłem. O Boże, wszystko rozwalam. To po co? To jest chyba tylko muzyczka, tak? To nam nic nie da. Okej, to teraz możemy tutaj sobie coś zbudować. Teraz to jest chyba dla BB-8. Okej, otworzymy te kraty. I teraz Rey znajdzie tutaj miecz świetlny Luke'a Skywalkera. Chyba Luka. Tak mi się wydaje. A już wiem, co musimy rozwalać. Tutaj pajęczyny na ścianach. Otworzysz te drzwi, nie? Ajdź, przez przypadek rozwaliłem. O, dobra, BB-8. Możesz otworzyć BB-8. No i co? Kolejne drzwi nam się otworzyły. Bliżej BB-8. To też tylko stare droidy. Nie zawracamy. Odnaleziono droidy wymagające naprawy. Chociaż może dam się przekonać. Proszę przestać się. No w sumie to już nam coś grozi. Chyba musimy przejść tędy. Jakiś pomysł, jak to otworzyć? Teraz zobaczymy. O, tam był niebieski klocek, to się przyda. Pajęczyny gdzieś są jakieś. Chyba nie. Czasami dobrze jest tak na ślepo sobie po prostu postrzelać, bo można na coś tam trafić. Jak myślisz, co to dało? No i okej, chyba to tak już otworzyliśmy. Zbierajmy teraz szybko tą kasę, póki jest mnożnik. W ogóle zbierajmy kasę, bo jeszcze nam brakuje 5000. Mamy kolejny mini zestaw. Myślę, że 5000 chyba zdobędziemy. Okej. Ten symbol na górze jest poprzestawiany. Prawie to mamy. Dobra. Tak, brakuje niektórych części mechanizmu. Na pewno gdzieś tu są. Okej, to zaraz chyba trzeba po kolei pootwierać wszystkie te części, czy te rzeczy, żeby zdobyć te części, właśnie. Znalazłam tryb. Dobra. Teraz to włożymy sobie tutaj. Część pracy za nami. Dobra. Teraz rozwalmy to. Tutaj zbudujmy coś takiego. Czemu nie możemy tam dalej skoczyć? A, bo musimy lukiem. Już rozumiem, o co chodzi. Dobra, to chodźmy w takim razie może tam. Za sekundkę, poczekajcie, zastanówmy się. A, dobra, już rozumiem. Dobra. Najpierw zmieńmy tutaj, żeby Rey mogła wskoczyć. teraz właśnie to podnieśmy do góry. No i dobra, mamy pasek prawdziwego Jedi. Ajdź, kurczę, przepraszam was bardzo. Musimy to zrobić jeszcze raz. I dobra, teraz tak. Rey, niech sobie tu będzie. To dajemy do góry. Teraz Rey sobie może skoczyć tam. I teraz musimy się znowu zmienić w BB-8. O właśnie. I teraz możemy chyba... Kurczę. Przepraszam was, nie wiem jak to się stało. Dlaczego? O co w tym chodzi? A czekajcie. Aha, dobra. Ajdź, dobra. Już wiem. Trochę to skomplikowane, powiem wam. Przepraszam was. Dobra. Skok, skok. Dobra, i teraz... Teraz chyba może tu... Nie, Rey jeszcze tutaj nie może przejść. O! Teraz chyba... Nie. Coś jest dziwnego. Jest ten toksyczny taki gaz. To jest dziwne. Rey powinna móc tam przejść. O właśnie. I teraz zmieńmy tutaj w dół. I teraz powolutku. Jest, udało się. Super. Przepraszam was za moje wcześniejsze niepowodzenia, ale... Musiałem ogarnąć jak to działa. Okej, udało nam się. Mamy jeszcze jakieś 2 droidy do rozwalenia. No i dobra, mamy już to koło zębate, więc włóżmy je tam na miejsce i możemy już lecieć. I co teraz? To powinno wystarczyć, BB-8. No i co teraz? Aha, w ten sposób. Tak jest, to ten symbol. Dobra, udało się. Cokolwiek to jest, jest blisko. No i okej, udało nam się. Oczy kogoś, kto myśli o ucieczce. Zamek Maz, poziom ukończony. Tryb gry swobodnie odblokowany. Mamy kolejny złoty klocek. Trochę kaski. Paseczek. No i zobaczmy, co dostaniemy, jakie postacie. Mamy już 5 mini zestawów. Zobaczmy, takodański krążownik, takodański styk kapitański. Fajnie, że te mikromyśliwce dostajemy też. I co mamy? Rey, Takodana. Okej, kontynuujemy tryb fabularny. Takodana. Muszę wracać na Jakku. Potrzebuję statku. No i okej, no to by było na tyle. Jeżeli odcinek się wam podobał, pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę. Subskrybujcie, komentujcie, oceniajcie i do zobaczenia w kolejnym odcinku z mojej serii Zagrajmy w Lego Gwiezdne Wojny Przebudzenie Mocy. Cześć!